Apelujemy do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, o to, żeby przestał traktować Opole jako miasto wykluczone, a tak jest w wypadku rządowego programu finansowania rozwoju dróg. Miasto Opole od 2018 jest wycięte z możliwości ubiegania się o środki na modernizację dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, również na modernizację obwodnic czy budowę mostów. Jesteśmy jednym z 18 samorządów w Polsce wojewódzkich dotkniętych tego typu działaniem, co nie ma swojego żadnego merytorycznego uzasadnienia. Przecież na terenie Opola są ważne drogi, z których korzystają mieszkańcy całego województwa. Tutaj dojeżdża się do szpitala wojewódzkiego, tymi drogami dojeżdża się do uczelni wyższych, uniwersytetów czy politechniki, dojeżdża się do miejsc pracy położonych na terenie całego miasta. To jest, drogi te służą mieszkańcom całego województwa, nie tylko Opolanom. Jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nastąpiło takie wykluczenie Opola, również w kontekście politycznym. Przecież na terenie Opola również mieszkają wyborcy PiS. Chciałbym o tym, żeby pan premier o tym pamiętał, stąd ten apel do niego. 25 tysięcy osób prawie zagłosowało na pana prezydenta Andrzeja Dudę w Opolu. Nie ma drugiego takiego samorządu w województwie, który miałby tylu wyborców w PiS. Tymczasem oni są również tą decyzją odcięci od możliwości tego, żeby zadbać o drogi, z których korzystają. Stąd jeszcze raz podkreślę apel z prośbą o to, żeby Opole było traktowane podobnie jak ponad 2000 innych samorządów w Polsce, które o te środki mogą się ubiegać. Nie wykluczajmy Opola.